Dzień dobry Państwu. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, co uczyniłem dla swojego regionu, dla Wielkopolski. Mogę oczywiście powołać się tylko na przykłady. W latach 2006-2007 byłem wojewodą wielkopolskim. Wówczas realizowałem programy rządowe. W tym okresie około 1/3 pierwszoklasistów otrzymała darmowo podręczniki szkolne. Około 100 tysięcy uczniów objętych zostało pomocą stypendialną. Kilkanaście tysięcy dzieci w każdym roku wyjeżdżało na darmowe kolonie i półkolonie. Z własnej inicjatywy znaczne środki przeznaczyłem na inwestycje w domach pomocy społecznej. W związku ze zjawiskami klęskowymi nadzwyczajną pomocą objętych zostało ponad 61 tysięcy gospodarstw rolnych. Może niech ciekawostką będzie, że w każdym roku urzędowania poza rutynowym programem spotkań spotykałem się z 600 obywatelami lub przedstawicielami stowarzyszeń. Państwa drugie pytanie dotyczyło tego, jakie zmiany powinien wprowadzić Sejm w trzech dziedzinach: w przedsiębiorczości, ochronie zdrowia oraz w zakresie infrastruktury publicznej. Program Prawa i Sprawiedliwości liczy 260 stron i obejmuje wszystkie dziedziny życia wspólnotowego Polaków, więc tutaj tylko mogę przywołać niektóre przykładowe propozycje mojej partii. W zakresie ułatwień dla przedsiębiorców. Po pierwsze, radykalnie zostanie zmieniony i uproszczony system podatkowy, a możliwość dokonywania dowolnych interpretacji przez służby skarbowe zostanie zlikwidowana. Proponujemy wyłączanie wydatków inwestycyjnych z podstawy opodatkowania, co powinno być znaczącym impulsem dla inwestycji. Proponujemy wprowadzenie zasady UE plus zero, to znaczy zniesienie wszystkich ograniczeń dla przedsiębiorczości wynikających tylko z przepisów prawa polskiego. Dla ludzi młodych do 25 roku życia i starszych powyżej 55 roku życia wprowadzimy dotacje na zakładanie małych przedsiębiorstw. Dotacje te będą bezzwrotne, o ile firmy utrzymają się na rynku więcej niż jeden rok. Dla studentów prowadzących swoje firmy wprowadzimy zasady zwolnienia z opłacania tzw. ZUS-u. Wprowadzimy też alternatywne formy pośrednictwa pracy, alternatywne w stosunku do urzędów pracy. W zakresie ochrony zdrowia stopniowo dochodzić będziemy do finansowania na poziomie 6% PKB. Zlikwidowany zostanie Narodowy Fundusz Zdrowia, a finansowanie odbywać się będzie bezpośrednio z budżetu. Ustalony zostanie tzw. koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej, oczywiście w stały sposób poddawany ocenom pod względem kosztowym. Służyć temu będzie Krajowy Rejestr Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Ustalona zostanie sieć publicznych szpitali. Chcemy zwiększyć liczbę kształconych położnych i pielęgniarek oraz odbudować szkolną opiekę medyczną. W zakresie infrastruktury proponujemy reformę Krajowego Funduszu Drogowego, taką by umożliwione było finansowanie samorządowych inwestycji drogowych. Proponujemy 25% kosztów modernizacji ulic dofinansowywać z budżetu państwa, ale chodzi tu o modernizacje takie jak budowa tuneli pod torami, rond czy ścieżek rowerowych. Na podobnej zasadzie z budżetu państwa proponujemy dofinansowanie 25% kosztów budowy i modernizacji linii tramwajowych w miastach. Proponujemy komunikacyjną ulgę podatkową, czyli odliczanie kosztów biletu miesięcznego od podstawy opodatkowania. I wreszcie proponujemy wyłączenie z elektronicznego poboru opłat transportu pasażerskiego, a także na obwodnicę. Trzecie pytanie dotyczyło tego, czym będę zajmował się w Sejmie. Jest wiele spraw, które mnie interesują. Być może władze mojego klubu poproszą mnie o pracę w Komisji Administracji Publicznej i Spraw Wewnętrznych, może w Komisji Finansów Publicznych, może w Komisji Samorządowej. Wówczas chciałbym się zajmować takimi sprawami jak uporządkowanie podziału zadań pomiędzy różne segmenty administracji publicznej, wdrażanie tzw. budżetu zadaniowego, wdrażanie go realne, a nie pozorowane, ustanowienie reguł dla funkcjonowania metropolii i aglomeracji w Polsce, czy też nowych zasad
partycypacji obywatelskiej, czyli możliwości udziału obywateli w bezpośrednim podejmowaniu decyzji. Jest jednak wiele problemów, które mnie interesują, na przykład rozszerzenie dostępu do informacji publicznej będącej w dyspozycji administracji. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość.